Witam, ja jestem SKKF i cześć, znowu sobota z VR u SKKF o 10:00 i dzisiaj, słuchajcie, moi drodzy, zamieniamy się w hydraulika, także czeka Was symulator hydraulika ze mną w roli głównej, także jak trzeba przepchać jakąś rurę, czy coś naprawić, zlew, umywalkę, to wiecie, gdzie dzwonić. No i generalnie to będzie przekupkana sprawa, więc no, zobaczymy, jak się sprawdzę w roli przepychacza rur. Też nie wiem do końca, co będę robił. Zobaczymy. Nie przedłużając, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba i dzwoneczek tutaj na dole. Możecie zrobić to teraz. I przenosimy się do gry. Okej, widzę, że już samo menu jest bardzo ambitne. Mamy tutaj na przykład galerię kupy. No, na szczęście... A, dobra, nie będziemy tego oglądać. Co my tu możemy robić? Mamy wave pooper, duck shooter. Dobra, chyba spróbujemy to. Nie wiem, co wciskam. Nie grałem w to. Co ja robię ze swoim życiem? Dobrze, mamy kibelek, taki dość spory. Myślę, że jakbym chciał, to nawet mógł do niego wskoczyć, bo jest duży. Przepychaczka. Dobrze, co musimy zrobić? Musimy zamienić rury zepsute i zamienić się nowymi. Okej, to brzmi rozsądnie. Musimy zrobić to w mniej niż 5 minut, żeby odblokować kolejny poziom. A teraz skrzynka z narzędziami spawnuje nowe rury. A kibel musimy przepchać. Więc chyba musimy po prostu zamienić rurę, przepchać kibel. A tam co mamy? Tam musimy rzucać zepsute rury, żeby je naprawiać. Tam musimy rzucać dwie normalne rury, żeby zamienić je na srebrne. A tam trzy, żeby zamienić je na złote. Nie wiem, kto robi rury z srebra i złota, ale spoko. I czasami sąsiedzi z góry dają mi jakiś prezent. W ogóle jaka wielka pralka. Super. Dobra, chyba wiem, co mam zrobić. Zamieniamy tą rurę. I co? I rzucam jej tam. Okej, nie trafiłem. A to udaję tu. I to ta jest zepsuta? Chyba. O, tu woda leje w ogóle się. I jak ja mam tu potem srebrną rurę wziąć? Dobrze, trzeba przepchać kibel. Super. Ale on nie jest zatkany. A tu jest jeszcze rura zepsuta. I co, i to wszystko? Wow, tu się woda leje! I ktoś właśnie puścił bąka. A! Co jest? To jest ten mały prezent! Pływająca kupa? Kupo, idź! O, to jest okropne! I to jeszcze z kawałkami kukurydzy! Ja to mogę brać do ręki! Ohyda! Ohyda! Dobra, przepchałem całą kupę oprócz tamtej. Czy to się odetkało? No przecież... Halo! A, super, tutaj woda przecieka. Dobra, ta gra jest chyba całkiem hardkorowa z tego, co widzę. Bo te rury się mogą zmienić, zepsuć w paru różnych miejscach. A, bo one się jakby ten... Tak nabrzuszają. A, jest kaczuszka. Hej, kaczuszku. Ja chcę tamtą rurę, srebrną. Tylko jak mam się tam dostać, jak ja tutaj chodzić nie mogę? Chyba. Tutaj wszędzie rury pękają. To jest jakaś makabra. Nie mówcie, że znowu. A tu są. To są srebrne. No i znowu leci kupa. A ja swoją przepychaczkę gdzieś wyrzuciłem. To jest okropne. Leć tam, kupo. Dobra, przepchałem. Jestem z siebie dumny. Naprawdę. Dobra, wow, co się dzieje z moimi rękami? Może w te złote będę rzucał? Popatrzcie, tutaj jakaś srebrna jest. Ale czy ja to mogę zamienić? No nie działa to najlepiej. Kurczę. Katastrofa. Jak ja mam to w ogóle przejść poniżej... O, co się dzieje? Tutaj jeszcze rury są. Jak ja mam to przejść w ogóle w 5 minut? Super, świetnie. Wszędzie rury mi się niszczą. Jak ja mam to przejść w 5 minut? Kiedy tutaj się wygrywa? O nie, i znowu lecą klocki. A tutaj ten nieprzepchany. Przecież tego się nie da. Ta gra jest nieskończona. Płyńcie! Prezenty od sąsiada. Bo ja nie wiedzieć, co on tam robi, że aż tyle tego produkuje, ale dobra, może Bigos miał 10 dzień rzędu. Zastanawiam się, jak te srebrne mam do siebie przyciągnąć. Tutaj wszędzie rura pęka. No przecież to jest jakaś... A, bo tym się naprawia! Jestem geniuszem! Okej, dobra, zaczynamy kumać grę. Ale chyba się topię. Topię się, moi drodzy, w kupie.
Dobra, niech się utopię. Przynajmniej wiem, jak się... Ja je będę naprawiał zamiast wyrzucać. Ból, 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 ból. Utopiłem się we własnym kiblu, sztos. Tu jeszcze kupa pływa. Chodź do mnie. Dobra, zacznijmy jeszcze raz. Dobra, to już czuję, że teraz zostaniemy prawdziwym mistrzem hydraulikiem. Tutaj mamy je... Tylko, kurczę, tutaj cały czas szafę wali. Czy wy to widzicie? Tutaj mam tą rurę. No dobra, nieważne, przynajmniej jakiś tam zasięg jest. Czy ja coś mówiłem już w którymś odcinku, że chcę do nowego pokoju większego? Mówiłem, ale to już niebawem. Już niebawem. Będzie specjalny pokój. No może nie specjalny pokój do VR-a, ale będzie. VR w nieco lepszym miejscu. Dobra. Nie, nie tą rurę, nie to... O-o. Nie to chciałem zrobić. Tutaj się jeszcze... I patrzcie, i to wrzucamy tam. Te zepsute rury rzucamy tam. Jejku, prawie w twarz dostałem. Gdzie ona jest? Okej, tam nie dosięgnę, bo tam jest kanapa. Czy coś mówiłem już, że jest to większy pokój? Okej, i patrzcie, to rzucamy tu. O, nie leci kupa? O! I dobra, mam tą. I teraz ją mogę naprawić. Dobra, mogę ją naprawić, ale w międzyczasie tutaj muszę przepchać tą sytuację awaryjną, powiedzmy. No tutaj się robi... No nieprzyjemna sytuacja. I teraz czekamy, aż któraś rura... tutaj, prawda... się zacznie poszerzać, na przykład ta. I zamieniliśmy ją na srebrną. Czyli widzicie, zaczynam ogarniać. Tutaj coś przecieka. O, nie ta rura, nie ta rura! Ratunku! I tam też coś przecieka. Ja to rzucam. Patrzcie, dwuręczny jestem, dwuręczny. Dobra, dobra, tutaj się szykuje do kolejnej rury. Tutaj póki co jeszcze spoko z tej strony, a zaraz ta wybuchnie. I teraz tylko złapać ją srebrną. Mam ją i teraz rzucamy ją do naprawy. O! I zamieniamy tą. Cyk. Dobra, to nie jest takie głupie nawet. To ma jakiś sens ta gra wbrew pozorom. Chodź o mnie. Mam cię. I do naprawy. Woo! Dobra, co teraz się może zepsuć? Ta, tamta się srebrna psuje, patrzcie. Czyli te srebrne jednak nie są takie kozackie. O nie, i znowu lecą klocuszki. Ale te możemy naprawiać. Gdzie ona jest? Tutaj, dobrze. Bo one są całkiem niezłe. O nie, znowu tutaj katastrofa mała. Sąsiad po 10 burrito. Fajnie, że to wszystko tak pływa wokół mnie. To jest naprawdę takie pozytywnie nastrajające. Dobra, tutaj rośnie jedna, tutaj rośnie druga. Dobra, to szybko to zamienimy. Naprawimy. Naprawimy i zamienimy tą. O kurde. Tutaj mamy trójkąt bermudzki. Niebezpieczeństwo. Tutaj też coś przecieka. Dobra, ta rura do naprawy. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Jedziemy! Tutaj zaraz pęknie. Naprawiamy. Hop. Ta też zaraz pęknie. Naprawiamy. Hop. Zastanawiam się, czy jest sens inwestować w te złote. Tutaj też naprawiamy. Hop. I tutaj mamy jakiś przeciek, ale nic nie szkodzi. A może ja mogę te rzucać? O, to jest genialne, patrzcie. Nie muszę tych białych w ogóle używać. No i znowu klocki będą lecieć, znowu klocki będą lecieć. Dobra, mam tą. Zaraz zamienimy to wszystko na te. Na srebrne. Jestem po prostu tutaj geniuszem przetykania rur. Dobra, jak sytuacja na froncie wygląda? To podmienimy sobie szybciutko. Hop. A w międzyczasie, kiedy się nic nie dzieje, będę inwestował w te srebrne rury. Oj, 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 patrzcie, jak tutaj rośnie. Okej, nie do tego chciałem to wrzucić. Oj, 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 coś mi tutaj przecieka, nie? Dobrze. To możemy szybciutko naprawić, chodź do mnie. I wrzucimy tutaj. Chodź do mnie, ruro. Gdzie jest ta rura? O kurczę, mamy tutaj awanturkę. Mamy awanturkę. Zaczyna coraz bardziej tutaj wszystko przeciekać. Ajajajajaj, to musimy naprawić, bo ona jest przydatna. Chodź do mnie. Nie możemy dopuścić zalania przecież naszej tej rudery. O nie! Słyszeliście ten dźwięk? Wiecie, co to oznacza? Wy już wiecie, co to oznacza.
To znaczy, że tutaj lecą kolejne niespodzianki od sąsiada z góry. Okej, ale w tym czasie chyba przynajmniej ten. Woda w rurach nie leci. Albo się im myliłem, bo właśnie nam popękały. Wow, super! Więcej kupy, hurra! To są żeliwe. Słuchajcie, wydaje mi się, że tutaj trzeba jak najdłużej przetrwać. Czyli przetrwaliśmy 5 minut, spoko. Czyli bym odblokował kolejny poziom, ale wyszedłem. Dobra, nieważne. No na tym polega granie, że są jakby coraz więcej tego leci i musimy się przed tym bronić. Czy nie byłem jednak taki zły. Dobra, gdzie wy jesteście? Halo, moi kochani. Powiem wam szczerze, że ta gra jest naprawdę, no powiedzmy sobie, gówniana. Kosztowała całe 35 zł i nigdy więcej już nią nie zagram. Ale trzeba testować różne tytuły, te poważne i te śmieszne też. Także na dzisiaj to by było tyle. Kolejny odcinek z VR w sobotę o 10:00. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia za tydzień o 10:00. Trzymajcie się. Cześć.